Drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Ucek i witam was w Ojciec Chrzestny 2. Moi drodzy, odcinek drugi. Zaczynamy, moi drodzy. Dzisiaj pewnie coś sobie przejmiemy. Zobaczmy na mapę, gdzie musimy przejąć prostytucję. Damn whorehouses are giving him too much influence. That's exactly what we're gonna do. We're gonna start with the cat house, the one fronted by that bakery. Piekarnia pod przykrywką burdelu. No świetna sprawa. Keep your mouth shut, got it? This is none of your business. No way. Someone has to stand up to you people. What's it gonna be? Jump it off. Move. There's one. I see it. Stop it now. You're either part of the problem or part of the solution. So what's it gonna be? I didn't see anything happen. Did you? Oops. Oh, it's like that. Well, fuck you very much. Ty szmato, zostaw go. Fight. I'm next. No cutting in line. Just wait till the cops show. Jeb go w głupi ryj. Tak jest. No, ale trochę narobiliśmy burdelu. Musimy stąd iść. Key to success. A dead man is useless to us. To, co było przed chwilą. Turn up the pressure and you'll have the upper hand. Everyone's got two points. The point that he'll break and the point he'll fight back. Pressure a man past his breaking point and he'll do whatever you want. Getting him there takes some creativity. Throw him around maybe. Show him the view. And with some men, the more you push them, the more you'll profit. Or you can find their weak spot. Everyone's got one. Push someone too far, though, and you'll have a fight on your hands. Or worse, a dead body. But this isn't the end of the world. You can leave and try again later. No, tak chyba wszystko zostało wyjaśnione. This isn't happening. Don't comment. Turn up the pressure, Dominic, but don't kill him. We need him alive. Big mistake. Hold still. Well, fuck, here he is. Jump him! Don't squeeze too hard, Dom. No more messing around! Don't! I surrender! Do it, Dom. Customers are good people. Leave them alone. All right. You gonna let me through? Okay, okay. I'll let you through. My mom bordelik. I've got everything you're looking for, muchacho. Rozfaduj za iponę. Give me a peck on the cheek. This must be heaven, because I ain't never been kissed by an angel before. Baby, you had me from the moment you walked in the door. Hmm. Tak możemy z każdą sobie. Not so tough now, are you? Jeb go. Jeb go! Tak jest! Świetne to. Łeb rozwalony. Jeszcze dwóch ochroniarzy zostało. Mam, i tutaj mamy, musimy mieć kasiarza, żeby otworzyć safe i możemy zrobić wtedy kasę. Na co możemy zamienić? Na spałki. No one runs a racket in this city without giving me a cut of the action. Got it? Okay, the racket's yours. Just lay off of me, all right? No, i mam pierwsza. The lifeblood of organized crime is our rackets. Melina. Rackets are where we make most of our money. Control one and it'll pay you every day. But each racket is part of a bigger business. We call this a crime ring. There are all kinds of crime rings out there. Prostitution, gun smuggling, chop shops. And each one is made up of two or more rackets. Whoever controls every racket in the crime ring is going to be flush with cash. But more importantly, they'll receive a special bonus, like bulletproof vests or armored cars. These bonuses are key to building an empire.
You know this, and your enemies know this. So don't expect them to cooperate next time you pay them a visit. Okay. Przestępcze kręgi. Patroluj każdą linię w przestępczym kręgu, by otrzymać premię. Uważaj jednak, konkurencyjne rodziny będą też kontrolować przestępcze kręgi, więc najmuj strażników do pilnowania swoich melin. Wystarczy wysadzenie jednej meliny w przestępczym kręgu, a utracisz premię do chwili jej odbudowania. Ochroniarze. Wynajmuj ochroniarzy strażników, by chronili twoje interesy przed atakiem konkurencyjnych rodzin. Wynajmuj tyle strażników, na ilu cię stać. Ale pilnuj łącznych przychodów i wydatków. Jeśli braknie ci pieniędzy, to strażnicy zostaną automatycznie zwolnieni. Kasy za bardzo nie mamy dużo, więc tutaj trzeba na to uważać. Trzech gdzieś, albo czterech najmniej. Bronili mnie. Dobra. Powrócę kiedy indziej. Możemy palnąć cycatej też. A świntusz. Oh yeah, you might be too much for some other guys, but not me. If I can handle two chicks at once, I can certainly handle you. Perdon, but it looks to me like you don't quite measure up. Okej. Okay. No to się nie udało, to dobra. Dominant. Yeah, the pussy here ain't bad. But if I was running the place, it'd be making 10 times what it's pulling in now. It's got potential. Like you. You're real boss material, Dominic. What's your next move? I want to bring in more income, keep this place guarded, and take Carmine down a few notches while I'm at it. That's a good plan. Yeah, be an earner. Best bet is to launder some money through a legit business. A bar, a restaurant, a whatever. Cut a deal with a shopkeeper, he'll throw a little your way, and you'll get a bigger cut from your rackets. You worked with the Rosado brothers back in Clemenza's day. What do you know about them? They used to be friendly to us. But Tony always thought he deserved more. Him turning, I can understand. But Carmine, he's a stupid fuck. Must be out of his mind if he thinks he can be a Don. Anything else you can tell me? Sure, but keep this between you and me. I don't like what's happened to this city. I work with Don Vito, I work with Clemenza, and I don't have to tell you, they deserve respect. But it's like these last 10 years, they don't mean nothing. My gang's across the bridge, scraping by, and the families here recruit scum. They recruit filth. They got no respect for how we do business. It ain't right. Extortion used to be an enforcer's game, hitting up merchants for spare change. Today, the stakes are higher. You already know the basics. Find the small store and rough up the owner. He'll pay you what he can. It's not much, but every little bit counts. Here's the important part, though. Once you control a place, it acts as a front. Fronts can launder money earned from your rackets. Each one you control gives you a bonus to your entire income. To get a merchant to play along, you gotta pressure him. Slam him into a wall, throw him through a window. Maybe smash up his store, or rough up his customers. Sometimes you have to show him who's boss. Just remember, it's only business. Okay. Musimy przejąć co najmniej dwie przykrywki. No dobra, wychodzimy. Dobra, lecimy stąd, teraz tu. Bierzemy nasze auto. Gdzie jest nasze auto? Pewnie tutaj... No, policja zrobiła korek, widzę. No, ma prawo, mają problem. Ready for some fun. Let's lean on a few shopkeepers, see what they got in the till. Ah, the protection game. Just like old times, right? No dobra. Biegamy do sklepikarzy. Zobaczcie, co oni tu mają. Do zaproponowania. He's coming. Why don't you show a little respect, huh? Dobra, śmieć. Drogo szczęścia. No last words. No last request. Wyciągnę pałkę jakąś. Chciałem broń wyciągnąć. Kurwa, strzelają.
Nie, nie, nie. Chcecie się bawić w strzelanie? Tuniok wyleciał w tym garnet! Z kim się ty tam strzelasz, gościu? Dobra, idziemy przemyśleć teraz. You wanna die? Is that it? That's the one in charge. Think you could run this place without protection? I don't. Let me make you a deal. All right, you'll get your money. I swear. No to ja się miał drugą stronę ulicy. Hope the boss don't catch me slacking off. You'll be headed to the joint soon. No to trochę chyba coś większego. No zobaczymy. Opatrz, strażników broni twojego terytorium. Dobra, to wiem. O, bramę miał. Maszynowy miał pistolet. No. Dobra. Karabin miał tutaj zaraz. Się możemy zabawić, zapraszam. O ty ścierwo! Padłe. Well, look who we found. Szale, tak agresywnie, gościu. Uważaj na mnie trochę, co? LOL! What's that? We can't hear you. Listen to me. You fucking pay attention. Don't do anything you'll regret. Not that. So what'd you forget to do in this life? Ready for this? Stop. I'll give you the cash. No, przyciśniemy, żeby kasa się zwiększyła. You don't want anything bad to happen to your shop, do you? Or that sweet little face of yours. You need protection. Get me? Okay, I give up. You'll get the money. No, to się ceni. Slow down, Dominic. Dobra, my znowu główną mi tam znajdź telefon z następnego kontaktu. Okej. Okay. Dobra, telefon jest niedaleko. Hello, Dominic, it's Michael. Meet me back at the compound. We need to talk about Carmine Rosado. A mi jeszcze coś przejął. To na przykład. Bym się pobawił w to przejmowanie, więc się przynajmniej jedno bym przejął. I wtedy możemy robić tą główną misję. Bo to jest bardzo fajne, bo to przejmowanie jest jedno z... jest chyba najlepsze, w tej, co jest dostępne w tej grze. To dopiero początek, bo to jeszcze... How'd those assholes find us? Groźby są karalne, ale nie w tej grze. A, to moje jest przecież. Ta. To nie jest moje. Wypierdalaj. Rama Metzwella. Gdzie? No to już wiem, jak go wymusić zaraz, on już widzę. Nie spodziewał się! Don't kill me.
Gdzie on jest? Na dach spierdzieli, wyżej. No to trochę nieporadne to uważanie. To jest egzekucja pięściami, a wyobraźcie sobie, jak jest egzekucja broni. Broniami. To już jeszcze raz, gościu. No nam dowalimy. Na dole. Hej. Put that thing away. That's the one in charge. Fight. Chodź, misiaku. No, I'll put you. Okay, no more. Nice place you run here. It'd be a shame to see it burn to the ground. Understand? Okay, I'll pay. You just gotta promise to leave me alone. Dobra. Bez ochrony. Dobra. No idziemy do głównej misji tym teraz. Załatwiony już sprawa z nimi. Bierzemy swoje auto oczywiście. No i zasuwamy. Chciałem więcej ludzi mógł zatrudniać. Jeszcze nie możemy niestety, ale mam nadzieję, że zaraz będzie to nam dane. Na pewno im więcej tych zdobytych... ale tutaj dostał. Im więcej przejętych rzeczy, tym będziemy mieli oczywiście dostęp do większej liczebności ludzi. Wybacz. Nie chciałem cię wystraszyć i przejechać. Dobra. Co mam na Michael do powiedzenia tym razem? I think Carmine's finally getting the message that you're boss of this city, not him. He's getting the message all right, loud and clear. I just hope I've put enough guards at my new places. Keep them defended, Dominic. Carmine will try to take them back sooner or later. I know, but I don't want to be spread too thin. If Carmine's planning what I think he's planning, then I'm gonna need more muscle. Another soldier. I agree. Frank will probably know some good places to find a recruit. Make sure to get someone whose skills complement your own. Don't ever assume your enemies will stay still. They're always planning, just like us. Having another soldier will give you an edge over whatever Carmine has up his sleeve. In this life, there's nothing more important than family. Whenever you have the chance to expand your family, consider what specialties you might need. Arsonists and demolitions experts are your firepower guys. One will burn a place up, the other will bring it down. Bruisers are your muscle. They can take out guards and intimidate any nosy witnesses. Safecrackers and engineers are your keys to the city. Whether it's picking locks or cutting down fences, these guys are fine, właśnie. And don't forget about medics. They'll keep you and your crew alive during a fight. Promoting a soldier to capo is our way of recognizing a man's loyalty and hard work. To też jest spoko. A capo is stronger than a soldier, and he can learn an additional specialty too. Associates who want to join your family can be found at any business that you control. So it's a good idea to revisit a place after you take it over. But keep your eyes peeled. Sometimes the best men can be found where you least expect it. No i tyle. To jest właśnie fajne, że możemy też awansować. Spec od wyburzeń. Mi się przydałby spec od tego. Kasiarz by się... Frank, it's time to add some fresh blood to the family. Another soldier already? Michael must be serious about hitting Carmine. That's great news. You'll need the extra muscle. Believe me. I only want the best, Frank. You know New York better than anyone. Where can I find the top guys? Yeah. Associates will hang out at any of your businesses, hoping they get noticed by you, capiche? So go back to your turf every now and then and see who's around. Of course, there's the occasional lone wolf, too. Always keep your eyes peeled for guys who want to join the family, Dominic. I'm gonna need someone with the right skills.
Any specialties I should be looking for? Depends. You want firepower? You should recruit an arsonist. No, to wiemy. A demolitions guy. A popamiętać się nie da. You want someone who's good outside of a fight? Maybe an engineer, safecracker. But you can't go wrong with a doc or a hitman neither. Okay. Dobra, idziemy. Here you go. Alfredo, come on, what's the matter? Nothing. Mikey's sending me to Florida. I'm gonna help out at some of the hotels. You're gonna do great down there. Nobody knows more about running a business than you, right? Maybe you could even give me a few pointers. Thanks. Well, first rule of business is knowing how to work with the cops. If you spread some money around, a bribe here and there, it'll buy you a little time if you ever get into trouble. So if you think a business deal may get hot, pay off the police first. Też dobra wskazówka. Next time you get caught, I ain't bailing you out. Pieski wpłacić. Dobra, idziemy do tego speca od wyburzeń. Mamy na razie tylko podpalacza. Get into that next racket, we'll need someone with skills. Like a demolitions guy or a lock picker. I know, which is why I need to recruit another guy. Don't worry, you can still ride shotgun. Okej, nie jest daleko akurat, więc spoko. Speców wybuchów. Ale musimy go zwerbować. No dobra. I'm looking for someone good. Someone who's interested in making a little money. With my muscle and your reputation, we could make some serious coin. You interested? We gonna do some business? Yes. You're part of the family now. O, idziemy kolejną melinę przejąć. Dobra, to wiem, że możemy dodawać i usuwać. No to trzeba przejąć. Czekamy na moich gości. Come on, guys. Okay, Dominic, that big brother is next. Carmine won't know what hit him. The fuck he won't. Carmine's not that dumb. He'll know it was us, but I don't care. Let's do this thing. Teraz mamy dwóch gości do niszczenia i miażdżenia. Cieszę się niezmiennie. Dobra, zobaczymy, czy uda się przejąć ten bardel. Nie wiem, czy uda się wejść tu frontowymi drzwiami. O, widzę, że już tamten. No, locked. No właśnie. O, ty ścierwo! Dobrze, chłopaki. Ja się zaraz... Patrz się teraz. BANG! Świetny świetny te finishery są. Musimy wejść od tyłu. No i od tego potrzebowaliśmy specjalistę od wyburzeń. Blow it up. Ładuj. Want me to blow it up? We got some time, but we don't want to walk out of here. Ta muzyczka jeszcze. Dobra. Ta, czekam, aż załaduje. No, posiłki. No, to ich będzie trochę więcej. BANG! Ła, się oberwałem jeszcze. Damn, jechał! Jeba, niuski, ładnie. Muzyczka się załączyła, świetnie. Mrak, czysto. O kurwa, co to było? Szmato. A, trzeba coś mocniejszego odpalić. Nie, dynamit, nie jego. A ten aimbot jest chujowy.
O kurwa, mam wyje... Dawaj, ładuj. Leżeć. Tak jest. Co to było? Kto mnie strzelił? Nabierzam apteczkę. Mam pełno do strzelby, więc strzelbę muszę odpalić. Się nie boi broni. You want your girls to stay safe? Then why are you working with these assholes? Let me run this place, okay? All right. You want this racket? It's yours. Take it. Each crime ring you control gets you one step closer to the top. More importantly, you receive a bonus, like armored vehicles or brass knuckles. But if you lose just one racket in a crime ring, that bonus is gone. To keep a place from falling, you can pay men to guard it. You can also send a family member there for defense. A made man is as strong as several guards, but while he's away, he can't be part of your crew. Of course, what goes for you goes for your enemies. If they have a bonus that's making your life miserable, taking one of their rackets will make them lose it. And if you don't have the manpower to take over a racket, try bombing it instead. A bomb will temporarily close a racket and break the family's bonus. Finally, keep an eye on how many guards your enemies are using. Strike them when they're weakest. Think ahead. Plan your actions, and your family will stay on top. No i muszę w ogóle tłumaczyć, bo gra sama tłumaczy same zgrywki. Kastety. Dobra, walce wręcz, większe obrażenia. No nie mam kasiarza, żeby garnął ten save. Oczywiście, że ochrona. Tutaj trochę więcej ich damy. 10. Cię boją teraz. O, jest kasiarz. Tylko nie możemy tego nająć, bo nie mamy miejsc na się rodzinie. Dobra. Mogliśmy wyjść oczywiście frontowymi drzwiami. Nie wiem, dlaczego tak wyszedłem. Dobra. Co następne? To. Bierzemy auto. Ale to jest dwuosobówka, więc musimy brać jakieś większe. Dobra, wsiadamy. Szowie. Jedziemy do kolejnej Melin. Carmine must be hurting now. No doubt. That's a lot of bread he's missing out on. No to drugi nasz wóz. W sumie. No i znowu mi sterczy ten mikrofon, no. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Co z... Pewnie go będziemy musieli zlikwidować. Kiedy przejmiemy wszystkie jego interesy. O, już widzę. Kolej się pilnujących, zapraszamy do tańca. Nie to, kurde. Na pistol. Czekajcie, da się tego aimbota jakoś włączyć? Może? Bo mnie wkurwia się na bot. No tak, da się. Wszystko wiem. O, psy. O, weźcie. Set a bomb there. Need me to take care of that? Jesus. To jest atakowane. Wyślij obrońców i przejmij podróż bomb. Wysłaj członków do obrony. Dobra, weźmiemy jego. Poszedł bronić.
just gotta set the fuse. You wanna die? Is that it? Pałkarzu. Co to było? Ale psów. O, spierdalam co. Nara. Nie tego! Ale zjebałem. No one runs a racket in this city without giving me a cut of the action. Got it? Okay, the racket's yours. You better not fuck things up. Can you handle this guy or what? Not me! Tak jest. Nie daj. Przełożyć się. Dał mu się. To jest ten Don. Ich. Dobra, moja rodzina. Dalej do ekipy. Dobra, nie i tam. Dobra, przejmiemy jeszcze jedną melinę i sobie zakończymy. Pewnie jest daleko, więc... A gdzie gliny? Nie ma glin. Zniknęli. I don't trust him, boss. I bet Carmine tries to pull this shit again. Well, he does. We'll be ready for him. We should let Michael know that everything's okay. No, trzeba będzie nikim, bo wszystko przej. We'll be in attack. Hey, you catch that girl's name last night? I'd like to call her. It's over when we say it's over. What are you doing? Put that away, man. O kurwa. Hej, chat. Groźni. Hecia. Tego daje lepsze są dwa bota. Nie wiem czemu te najmniej wyłączony. Ładuj. A mi wpierdol dali trochę. To potrzebujemy tego elektryka. I bet Don Corleone will want to hear about Carmine. Is he contacting you like that? Found the owner. Don't point that thing at me. Please, not me. Locked and loaded. Run! Who do you think will win? To nie jest jego słaby punkt. I'm not a punching bag. Fuck, that's my face. Żeby go nie zabić. Nie wiem jaka jest... Enough! I'll give you the cash. Let me be. Nie wiem jaki jest jego słaby punkt. Who started it? To nie. Że to. I just pay
for that. Dobra, nie ma. Where are your friends now, huh? Well, clearly they ain't protecting you. So why don't you let me run things, huh? Sure thing, you can have the racket. Just lay off of me, okay? Nie obrońców, tylko zarządzę ochroną. O, daj. Dobra, moi drodzy. To był drugi odcinek oczywiście. Jeszcze możemy ten telefon odebrać, bo tutaj jest niedaleko do odebrania ten kontakt. Więc jeszcze możemy to zrobić. To trzeba stąd wyjść na początku. Tu mam telefon. Frank, things are getting hot. I need a place to rearm. Ditch the cops. Yeah, I know a place. There's a block of old apartments downtown. Michael and me'll meet you there. I'll see you soon. Dobra, to będzie w następnym odcinku spotkanie w kryjówce, a tymczasem pozdrawiam was bardzo serdecznie i oczywiście ja byłem Mucek, a to było ojciec, to był Ojciec Chrzestny 2. Moi drodzy, zapraszam was na następny odcinek, w którym będziemy dalej pewnie, a już przejęliśmy wszystkie na razie dostępne meliny, więc zobaczymy co będzie dalej. A tymczasem co? Trzymajcie się moi drodzy, no i do zobaczenia oczywiście w następnym odcinku.